19 listopada w Domu Strażaka w Nostrzcu został otwarty nowy punkt profilaktyczny. Stowarzyszenie Monar we współpracy z Urzędem Gminy Nostrzec utworzyło tam poradnię profilaktyczno-konsultacyjną. Monar to tak naprawdę taka bardzo wielka organizacja, która na dzisiaj ma około 155 placówek i 200 programów w całej Polsce. Mamy 30 programów leczenia osób uzależnionych, mamy 48 domów Monar Markot, gdzie znajdują się osoby potrzebujące pomocy, osoby ubogie, osoby nie mające miejsca zamieszkania. Otwieramy właśnie poradnie konsultacyjne, otwieramy poradnie terapeutyczne. Znajdują się w naszych placówkach osoby, które tak naprawdę potrzebują wszelkiej pomocy. Działamy od 38 lat w całej Polsce i bardzo się cieszymy, że tutaj w województwie podkarpackim, bardzo daleko od centrum, a jednak w miejscu, gdzie znajduje się także pewnie bardzo wielu ludzi, którzy będą potrzebowali tej pomocy, możemy taką poradnię otworzyć. Pomoc jest udzielana w wszelaki sposób osobom, które są w potrzebie, ale także osobom i rodzinom tych osób, tak? Ponieważ praca terapeutów to jest również praca z całymi rodzinami osób uzależnionych od czy substancji, czy hazardu, czy alkoholu. I są to punkty, do których może się zgłosić i osoba samodzielnie, ale również osoby, które na przykład widzą problem w rodzinie i też potrzebują jakiegoś wsparcia, pokierowania, pomocy. Samorząd gminy Nostrzec aktywnie wspiera wszelkie formy przeciwdziałania patologiom społecznym. Otwarcie poradni jest kolejnym na to dowodem. Będziemy mieć dwa czy trzy obszary działalności. Takim bardzo dużym obszarem będzie obszar profilaktyczny, skierowany do szkół, do dzieci, do młodzieży zagrożonych wykluczeniem, czy gdzie jest obecny problem uzależnienia w rodzinach. Drugim obszarem będzie poradnictwo. To już będzie skierowane do osób, które potrzebują pomocy. Osób, które nadużywają alkoholu, czy są uzależnione. Jak również, jak już kiedyś wspominałem, chodzi nam o to, żeby obniżyć wiek osób zgłaszających się do poradni, żeby osoby te mogły szybciej uzyskać pomoc i wrócić do zdrowia. Oczywiście działanie będzie skierowane głównie do mieszkańców gminy Nostrzec, aczkolwiek będziemy wchodzić w partnerstwo z innymi gminami, pisząc na przykład projekty do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Mam nadzieję, że będą ludzie zgłaszać się z całego praktycznie województwa, bo poradni, które zajmują się osobami uzależnionymi od narkotyków, jest bardzo mało na terenie województwa podkarpackiego. Udało nam się nawiązać współpracę ze stowarzyszeniem i z Fundacją Monar. Zapoczątkowana ona została właśnie tą inicjatywą, czyli otwarcia poradni profilaktyczno-konsultacyjnej. Dzisiaj uroczysta inauguracja. Mam nadzieję, że jak najwięcej osób, nie tylko z naszej gminy, ale i z gmin ościennych skorzysta z takiego wsparcia, ponieważ dotyczyć ono będzie nie tylko osób uzależnionych od różnych używek, ale też będzie poradnia świadczyć wsparcie dla rodzin, będzie realizowała programy profilaktyczne dla szkół, dla jednostek, także zakres tych działań poradni będzie bardzo szeroki. Otwarciu towarzyszyła konferencja inauguracyjna z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia Monar, samorządowców oraz lokalnych organizacji społecznych.